Radom włodarz tego miasta nie może spać bezpiecznie. Prezydent otrzymał pogróżki i nieustannie boi się o swoje życie. Policja wciąż poszukuje sprawcy. Tragedia, jaką była śmierć prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, może nie być odosobnionym przypadkiem. Okazuje się, że prezydent innego dużego polskiego miasta może być również zagrożony. We wtorek złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Jak informuje rzeczniczka mazowieckiej policji, Katarzyna Kucharska, groźba skierowana do włodarza miasta pojawiła się na jednym z portali społecznościowych. Czuję się zagrożony, dlatego złożyłem zawiadomienie na policję, skomentował krótko prezydent Radomia Radosław Witkowski. Radom groźby karalne kierowane do prezydenta miasta. Witkowski, będziesz następny, pisownia oryginalna, tak miał brzmieć wpis, do którego dodane było również zdjęcie noża wbitego w pień drzewa. Nie ma wątpliwości, że jest to groźba karalna, która zyskuje na wadze w związku z ostatnimi tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Czy Radom ma realne szanse być kolejnym miastem w żałobie? Policja ma ustalić, czy zagrożenie jest rzeczywiste. Sprawca jest już ustalony. Jego zatrzymanie to kwestia czasu, powiedziała w rozmowie z dziennikarzami polskiej agencji prasowej Katarzyna Kucharska. Funkcjonariusze na terenie całego kraju dokonali już kilkunastu zatrzymań w związku z wezwaniami w internecie do zabójstw i aktów agresji. Po raz kolejny apeluję o powstrzymanie złych emocji. Zapewniam, że działania policji będą konsekwentne i surowe, zapewnił na swoim Twitterze minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Ogólnopolska fala hejtu. Można powiedzieć, że mamy do czynienia z falą hejtu i agresji werbalnej przez internet. Po niedzielnym ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza policja odnotowała już kilka przypadków kierowania gruźb karalnych wobec osób publicznych. W środę policja dokonała zatrzymania 48-letniego mieszkańca Gdańska, którego podejrzewają o telefoniczne groźby zamordowania byłego premiera Polski i prezesa Platformy Obywatelskiej, obecnie przewodniczącego Rady Europejskiej, Donalda Tuska. Zatrzymany został również 41-latek, który podejrzewany jest o kierowanie gruźb karalnych na portalu społecznościowym do prezydentów Poznania i Wrocławia, Jacka Jaśkowiaka i Jacka Sutryka. Najbardziej przeraża jednak hejt, który wylał się w niedzielny wieczór na tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Lepsza by była kula w łeb anonimowo. Ale brawo za odwagę i poczucie misji, brzmi jeden z najbardziej oburzających komentarzy, jakie można znaleźć w sieci. A jest to jedynie kropla w morzu.